Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Gdy Jezus wychodził z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej imieniem Mateusz i rzekł do niego: „Pójdź za mną”. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?” On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. Jezus nie stronił od ludzi poranionych, ułomnych, grzesznych, a nawet opętanych. On przyszedł na świat właśnie w tym celu, aby spotkać człowieka pokrzywdzonego przez zło. Chrystus szuka ludzi słabych, chorych i grzesznych, bo chce się nad nimi ulitować, otoczyć ich swoją miłością. Często doświadczenie braku akceptacji, braku zwyczajnej ludzkiej serdeczności, braku miłości jest powodem, że człowiek nie idzie drogą dobra, ale staje się podatny na działanie zła w swoim życiu. Nikt z nas nie jest zły ze swojej natury. Bóg stworzył każdego człowieka jako dobrego, podobnego w jakiejś mierze do samego Boga. Ludzie wybierają zło nie zawsze świadomie i nie zawsze w pełni dobrowolnie. Zawsze jest jakaś przyczyna ludzkich wyborów, która chociażby częściowo determinuje nasze wybory. Czasem dobre, a czasem fałszywe. Bóg rozumie o wiele lepiej mechanizmy działające w nas. On potrafi w celniku i grzeszniku dostrzec rysy swojego dziecka. Bóg nigdy nie ocenia z pozorów, tak jak nam się to często zdarza. On patrzy w głębie człowieka, potrafi pomimo zewnętrznej otoczki grzechowego brudu dostrzec piękno człowieka, jego prawdziwą naturę, powołaną do przebóstwienia, a nie do upodlenia. Pozwólmy Bogu działać w nas i w innych ludziach. Postarajmy się zrozumieć, że dla Niego nie ma różnicy, a każdy z nas bez wyjątku jest ważny i drogocenny. Uczmy się od Jezusa dostrzegać w innych ludziach braci i siostry. Uczmy się od Boga bycia bardziej ludzkimi dla siebie nawzajem.